Proszę Państwa, dzisiaj kolejny odcinek budowlany. Wiem, że poprzedni już był taki, ale no dzisiaj robię coś, co chciałem zrobić od samego początku. Na początku tego odcinka chciałem zaznaczyć, że dzisiaj na odcinku nie przeklinam. Nie używamy słów na K, nie używamy słów na chy. Nie wiem dlaczego, tak sobie wymyśliłem. Budujemy dzisiaj symulator. Symulator będzie składał się, proszę Państwa, z kierownicy, pedałów. Jakbyśmy byli na Twitchu, to już byśmy dostali bana, ale jesteśmy na YouTubie, więc nie dostaniemy. Dokupiłem dzisiaj Driving Force Shifter, czyli gałkę zmiany biegów, żeby były takie bardziej realne odczucia. Fotel, na szczęście, mam z M2i, więc wykorzystamy go właśnie do tego projektu. Robimy go, proszę Państwa, z drewna. Za te kantóweczki mamy tutaj ponad 12 metrów kantówek. Zapłaciłem jakieś 100 zł może. To miałem w domu, za dronek zapłaciłem 250, fotel miałem w domu, dodatkowo, żeby ładnie wszystko wyglądało. Kupiłem tutaj, proszę bardzo, brąz czekoladowy, którym sobie na końcu pomalujemy to. Kręciki, krętarka i głowa pełna pomysłów i motywacji. Proszę Państwa, mam też wypożyczoną maszynę, która ułatwi nam dzisiaj robienie kątów, ale nie tych w samochodzie, a tych tutaj przy budowie właśnie tego symulatora. No, idealny plan wygląda tak, proszę Państwa. No jest tutaj, mamy tutaj ramę, która będzie tutaj pod kątem ułożona z dwóch stron, tak pod kątem 45 stopni. Na tym będzie siedzisko przykręcone, więc to jest jakby mega proste. Później schodzimy sobie w dół, robimy sobie taką podłogę tutaj. Później wylatujemy do góry, tu będzie zamocowana kierownica, tu jest spornik, a przy okazji na tym sporniku postaram się zamontować pedały przyspieszenia gazu sprzęgła. Dodatkowo będzie tu taki wysięgnik, na którym będzie właśnie gałeczka zmiany biegów. No, tak by to wyglądało od boku. W innej perspektywie wam nie narysuję, bo zajęłoby to za dużo czasu i nie umiem, więc po prostu zobaczycie sobie na żywo. No, i w zasadzie tyle. Powinno działać. Dobra, zacznijmy sobie robotę. Ja już sobie tam wyrysowałem tak wstępnie, policzyłem wczoraj. Długość szyny jest 50 cm około, więc można zrobić 70 cm sobie damy. Najpierw sobie utnę. Z taką maszyną można pracować. Mamy tutaj już ucięte pod kątem 45 stopni. Tutaj będą schodzić nóżki. Teraz, żeby objaśnić, to będzie tutaj. Do tego będzie przytwierdzony fotel. Tutaj będą takie nóżki w dół, które będą na wysokość 15 cm około. Dzięki czemu ten fotel będzie tak troszeczkę właśnie o 15 cm podwyższony. I stabilny przede wszystkim. W ogóle, o właśnie! W ogóle nie zacząłem dzisiaj sprzątać garaż. Włączyłem sobie trening mieszany jako cardio. Przez godzinkę spaliłem 421 kalorii. Teraz sobie wznawiamy. Aczkolwiek raczej nie wiem, czy jakoś dużo spalę na robienie tego symulatora, ale trening przy sprzątaniu garażu był akurat spoko. Kurczę, z tą maszyną to będzie dobra jazda. Jak widzicie, również w garażu poznikało dużo rzeczy. Między innymi ścianka, na której miałem wszystkie narzędzia, deski, ogólnie dużo rzeczy. Znikną jeszcze opony, znikną pudła. Zostawiam sobie tak naprawdę tutaj tylko rzeczy, których używam mega często i na co dzień. Chodzi tutaj o to, że wiadomo, nie będziemy tutaj mieszkać wiecznie, a już w tym garażu naprawdę się robiło tłoczno. A zresztą będę szukał prawdopodobnie też jakiegoś garażyku na wynajem. Więc jak macie jakiś garażyk fajny na wynajem w Krakowie, który mógłby posłużyć za mój garaż, no to dawajcie znać. Nie wiem, co robię, jak coś, bo jak tą przekręcę... A, okej, okay, dobra. Brzmi coś, kurczę. Dziwne, nie zapowiadali dzisiaj burz. No, coś takiego będzie chyba. Teraz z tej. Stelaż na krzesło jest gotowy. Zobaczmy, czy pasuje. Klasa. Idealnie. Dobra. Więc to sobie zostawimy tutaj. Teraz będzie trzeba dorobić takie deseczki tutaj. To sobie zrobimy tak. O, będzie idealnie. Kurwa. No i koniec challenge'u. Miałem przeklinać. Tak, już pierwsze przekleństwo poszło. Już mi coś nie pykło i od razu przekleństwo. Ciężko to idealnie wymierzyć, bo jak teraz uderzyły tu, to laser nie jest idealnie w miejscu, kurcze, cięcia. Nic nie mówiłaś, jesteś tam cicho. Podsłuchuję cię cały czas. No. Dobra, 4 minuty gotowe, bierzemy się za przekręcanie. Inżynier. Okej, okay. Na razie zapowiada się dobrze. Na pewno trzeba to jeszcze jakoś mocno, dobrze wzmocnić. O, a jakby tu od wewnątrz takie zainstalować. Nie próbujcie tego w domu, wszystkie działania są kontrolowane, a tak naprawdę to jest fotomontaż. Zrobione, jeszcze tylko pod kątem 45 stopni wykrzywić będzie picobello. Kurwa, no pękają te deski w chuj. Jestem chamem, prostakiem, patusem i zjebem. To mnie tak denerwuje.
Słuchajcie, robimy wzmocnienia tutaj takie, ponieważ to nie ma szans utrzymać. Znaczy może mnie by utrzymało, ale jak wszędzie ktoś cięższy, może nie pyknąć. Dlatego bezpiecznie zrobić takie zabezpieczenia. No nie wygląda to zbyt ładnie, może nie najpiękniej, ale zawsze będzie stabilniej. Ja sobie będę siedział tutaj, czyli muszę się zaczynać gdzieś tutaj, 50 cm do przodu, bo stąd będzie wychodzić jeszcze rama na kierownicę. 50 cm potrzebujemy teraz zrobić tutaj takie coś. Mam nadzieję, że teraz pójdzie troszeczkę szybciej, ale tak naprawdę tam największy ciężar spoczywał, więc teraz powinno być nieco lepiej. To musi być gdzieś kurwa dotąd, bo tu jeszcze kierownica, ona będzie wtedy gdzieś tutaj, nie? Tutaj ściąć, tutaj zrobić taką półeczkę, do której przykręca na kierownicę i kierownica też będzie tutaj. Na razie sobie połapę to wkręcikami tak jak jest, a później można troszeczkę wzmocnić konstrukcję, porobić takie blaszki, wsporniki i je poprzykręcać. Idealny plan jest taki, że to jest tutaj. Tutaj z tego docinamy sobie taki wsporniczek, żeby to się fajnie trzymało. O, myślę, że nawet tutaj. I dodatkowo później jeszcze będzie trzeba uchwyt zrobić na skrzyni biegów. W każdym razie teraz robimy uchwyt na kierownicę. Przeciąłem się na pół, zagiąłem. Jest 45 stopni. Teraz przykręcimy sobie to od razu tutaj do tej ceczki. W tym miejscu dokładnie, w którym jest. Dzięki temu, jak to przykręcimy tutaj. Co prawda tutaj nie będziemy mieć wkrętów, bo nie dostaniemy się tam z wkrętami. No ale i tak będzie się spierać. Dodatkowo będzie tutaj złapane, a dodatkowo będzie spornik tutaj, więc wszystko będzie sztywne. Elegancko się będzie spierać. 764 kalorie, przez 1000 kalorii spada dzisiaj przy tym odcinku. Tutaj wspornik, który zablokuje nam przesuwanie tego w tą stronę. Tam od dołu. Kurwa, jaka jest różnica w ogóle. Dawaj mi wkręcika. Dobra, o, trzymają się elegancko. Czyli to mamy załatwione. To już też naprawdę trzyma się w miarę stabilnie. Wiadomo, tu u góry jeszcze będzie stał. Można by tu nawet to jeszcze połączyć, aczkolwiek nie wiem, czy w nogach nie będzie przeszkadzać. Już konstrukcja jest naprawdę mega sztywna, a najbardziej nie mogę doczekać się tego, jak sobie zagram. Muszę się ruszać, bo mi będzie ten, bo mi znowu zatrzyma trening. Tutaj sobie wdupczymy taką poprzeczkę. No, ładnie to będzie wyglądać, jak się pomaluje. Dawaj półeczkę i testujemy. Mógłbym zrobić z pleksy na przykład też. Albo po prostu zwykłą dechę i tyle. Z deski starej tej. Taką zadupić. No, tylko tak jak mówię, to trochę jeszcze lata, więc trzeba będzie pomyśleć, co zrobić, żeby nie latało. No, będzie gitz. Lega dosyć. No, będzie gitz. Ok, to już dobrze wygląda. Dobra, fotel musi być gdzieś tu, na szynach na pewno. Kierownica jest trochę daleko. Można by to zrobić, po prostu to wysunąć. Ale można by się też wysunąć fotelem i odsunąć pedałki na przykład trochę. No teraz jest zgi. Pierwsze położenie pedałków będzie tutaj. Trening wstrzymany. Jak wstrzymany? Przecież ćwiczy cały czas. No tu też na hama pasuje. Tu mamy regulacje porobione, więc pikuje elegancko. Tu by dziś była dobra zmiana biegów. Taka poprzeczka tutaj. I do tej poprzeczki taki odgałęźnik, na dole podtrzymywacz i do tego przykręcana to. Chyba brzmi jak dobry plan. Ha! 6-9! Drodzy, chyba skończyliśmy. Zobaczcie, jest gała zmiany biegów. Kierownica też się trzyma. Przechodzimy teraz chyba do malowania całości. Oczyścimy sobie garaż, pomalujemy wszystko, poczekamy aż wyschnie. No i zaczną się chyba oficjalne testy. Dużo było pracy, ale zabieramy się do sprzątanko i malujemy. Ale się jaram. Zajęło to 3 godziny 45 minut, 1200 kalorii, więc moi drodzy, tworzenie odcinków nie jest proste, ale efekt jest niesamowity. Chłopie! No, jedziemy. Działa! O, chłopie! Zajebiście się jedzie. Oh yeah! Siema, to fajnie nauczyć hamować prawą nogą. Na wklepniętej kurwa wpadamy w ten zakręt bardzo szeroko. Wchodzimy na zewnętrzną. Redukcja do drugiego biegu. Prawa, po trawie i jedziemy dalej. Oh yeah! Generalnie to jeszcze nie będzie koniec odcinka, ponieważ chciałbym jeszcze całą ramę pomalować farbą. No i może jeszcze dorobię tutaj tak stojaczek na monitorie, żeby to jakby tworzyło to taką całość, można powiedzieć. Także moi drodzy, widzimy się jutro. Ja sobie pomaluję wszystko i dokończę ten projekcik. Proszę Państwa, u góry jakieś posiedzenie. Ja natomiast stwierdziłem, że w ogóle jest godzina 23:28. Ja stwierdziłem, że nie ma co tracić czasu i idę dla Was pomalować konstrukcję.
pomaluję po prostu. O. Jako, że powinno to pójść sprawniej i szybko, zostawię kamerkę po prostu tutaj na boczku, zacznę malować, muszę to robić pędzlem, a zanim to zrobię, muszę zdemontować jakby wszystko, co jest na tym stelażu, można tak nazwać. Fura udupcona fest w trocinach, bo wywiewałem ją. Znaczy wywiewałem trociny, a tam stała fura. No to co, no, zabieram się za robotę, kamerkę zostaję tutaj i tyle. Dobra, słuchajcie, skończone. Pomalowałem sobie wstępnie taką pierwszą warstwę, ale nie wiem, czy będzie potrzebna kolejna. Całość wygląda tak. Wiadomo, jeszcze się musi wysuszyć i tak dalej, i tak dalej. Jutro pewnie poskładam sobie to w całość. Zamontuję tutaj fotel, kierownicę, drążek zmiany biegów, pedałki i PlayStation chyba podłączę, żeby po prostu było tutaj cały czas, bo nie chce mi się odpinać kompa. A Assetto Corsa chyba na PlayStation powinna być, więc będę sobie tutaj po prostu śmigał elegancko pod projektorem, bo monitorów chyba też nie ma sensu instalować, skoro mam na miejscu projektor, który można go jakby cały czas używać i w każdym momencie wystarczy, proszę Państwa, zrobić sobie tak. I mamy tutaj rozciągane, kurcze, fajne płótno. Także widzimy się jutro, jak wszystko wyschnie, poskładam i wtedy zakończymy sobie też film. Podsumuję Wam wszystko kosztowo, jak to wyszło, czasowo i w zasadzie tyle. Także widzimy się jutro. Siemaneczko, mordeczki, słuchajcie, już tą końcóweczkę dogrywam telefonem. Miałem co prawda tutaj zaprosić kilku ekipowiczów i żeby sobie po prostu pojeździli, potestowali mój kozacki nowy symulator, ale no szczerze Wam powiem, jesteśmy po walce Minimajka. Mamy dwóch zwycięzców, Kuba, Raczkiewicz oraz oczywiście Minimajk. No i wiadomo, no, jak były dwa zwycięstwa, no to musiało być też potężne świętowanie i dokładnie tak było. Wróciliśmy do domu nad ranem generalnie. Wszyscy chyba jeszcze wolą sobie odpoczywać niż jednak tutaj na symulatorze grać, a mój głos chyba dobrze mówi i pokazuje, jak mocno dopingowaliśmy chłopaków. No ja już, kurczę, muszę wam powiedzieć, że ledwo mówię, więc chyba testy tego urządzenia przełożymy sobie na inny dzień. Za kartówki wyszło chyba 120 zł, za farby wyszło 30 zł i za urządzenie 100, więc 2,5 stówy i mamy zbudowany, proszę Państwa, taki symulator. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile to daje frajdy. Naprawdę, grałem strasznie długo na tym i no przerąbany, jak się, o, oczywiście trzeba mieć jeszcze oczywiście monitor albo projektor. Ja akurat mam projektor. Jak ktoś nie ma projektora, no to zawsze można pożyczyć sobie ekran ze swojego komputerka, ustawić go tutaj na przykład na jakimś stoliku i wszystko będzie fajnie działać. Także ja Wam teraz pokażę, jak to wygląda dokładnie. Pyk, zobaczcie sobie, cała konstrukcja jest już pomalowana. Mamy tutaj fotel od M2, który jest oczywiście regulowany w każdej płaszczyźnie, bo jest przesuwany. Tutaj jest podnoszony. Opieranie regulowane i cały góra-dół lata, więc jest fajnie, kierownica jest w jednym miejscu, ale za to też tutaj pedały mamy również przesuwane, one się przesuwają przód-tył, tu jest regulacja na śrubkę. PlayStation już jest podpięte, kabelki ładnie tutaj poprowadzone, trytytkami połapane, no i kurczę, moi drodzy, to działa. Tutaj projektor sobie zjeżdża, znaczy w zasadzie ten ekran projekcyjny sobie zjeżdża, projektor jest tam, no i sobie to fajnie jeździ. No i tyle, no jak ktoś po prostu ma w domu kierownicę, fotel, to może sobie zbudować taką budżetową konstrukcję i to działa. Kurczę, no za taki porządny symulator trzeba zapłacić kilka dobrych tysięcy. Wiadomo, że nie ma tutaj co porównywać, ale jakby do takich garażowych warunków, gdzie przyjeżdżają ziomeczki i sobie normalnie możemy tutaj fajnie pojeździć, popykać, a naprawdę jest frajda, bo ten duży ekran też sprawia, że można troszeczkę poczuć się jak w samochodzie. Wiadomo, nie czujecie tej prędkości, przeciążeń i tak dalej, ale można się nauczyć torów, można się nauczyć linii jazdy, także jest mega, mega pożyteczne urządzenie. No i co? Znowu tyle. Minimajk zwyciężył, Kuba zwyciężył, także jest mega kozacko. Kurczę, podbiliśmy Kraków, a teraz spadamy. Także widzimy się w następnym odcineczku. Elo.